Dzień dobry, kwartet polityczny, Wiesław Władyka, polityka, Cezary Michalski, Nottingham Forest. Między innymi pół roku każdego. I Jacek Żakowski, też polityka. Panowie, Tok FM i Collegium Civitas. jak No. wam się walec podoba? Jedzie równo. Jacek zacznie. Jedzie i wiesz, oczywiście puszcza kłęby dymu, charcze, ale posuwa się do przodu i te uboczne efekty są nieuchronne po prostu. Oj, co nazywasz ubocznym efektem? No to, że. Żakowski mówisz za szybko i za brutalnie, tak? Albo że Pereira nie wszedł na Woronicz. Ja nie mówię, że za szybko i za brutalnie, ani nie mówię, że za wolno, ani nie mówię, że nie tak, ponieważ wiem, że jakkolwiek by to nie było robione, to będą te efekty uboczne. Nieestetyczne, brzydkie, prawda? Ci okupują, z jednej strony ci prokuratorzy, prawda, którzy nie uznają prokuratora generalnego i właściwie blokują prokuraturę przez to, tak? Znaczy, to jest bardzo poważny sabotaż państwa. Ale to jest paskudne. Z drugiej strony to, co się działo w TVP i co się dzieje w wielu innych instytucjach. I wydaje mi się, że po prostu to jest coś takiego, co trzeba przetrzymać. No, wiecie, jak się remontuje mieszkanie, próbuje się tam mieszkać w nim. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja miałem pokój po pokoju i przenosisz, prawda? No Trening to jest cierpliwości. okropne, to jest okropne. To się ciągnie miesiącami, nie można wytrzymać, ale trzeba to czasami przejść. I to jest taka sytuacja. A czy będzie dobrze wyremontowane? Bo to jest pytanie. No to dopiero jest historia, którą będziemy oceniali za rok Ale albo za pięć. politycznie operacja jest dość imponująca, prawda? Ja się śmieję, że Morawiecki raz powiedział prawdę, że Tusk jest mściwy. Tak, tylko że operacja jest imponująca. Wiadomo, jakimi metodami, do czego Donald Tusk zmierza, i to są metody, które praktycznie, no, ja to nazwałem trochę dla żartu, bardziej precyzyjną polityką miłości. Oczywiście czyniąca aluzję do poprzedniej polityki miłości Donalda Tuska, kiedy on po wzięciu władzy w 2007 roku uznał, że Polacy są tak zmęczeni emocjami politycznymi, że można zostawić w spokoju kierownictwo PiS-u, uspokajać elektorat PiS-u, nie robić żadnych wojen kulturowych, nawet czasem za mało z punktu widzenia lewicy ich robić, bo wszyscy usną i będzie można normalnie rządzić państwem. To się wtedy nie opłaciło, między innymi z powodu Smoleńska. No i Kamiński poza tym. Zostawił wtedy Kamińskiego, to był jeden z Tak, i elementów. wybuchła A afera, tak. teraz, dlaczego ja to nazywam bardziej precyzyjną polityką miłości? Otóż ona się teraz składa z dwóch części. Jednak bardzo silne uderzenie w centrum decyzyjne PiS-u, wizerunek tego centrum decyzyjnego i jednocześnie też niekoniecznie robienie rewolucji, która by obrażała elektorat konserwatywny, prowokowała elektorat konserwatywny. Czy to się udaje, czy nie, to inna sprawa. Natomiast póki co mamy też dużo elementów chaosu w państwie. No bo każdy z tych blokujących coś tam wytwarza, są dwa sądy najwyższe, jest Trybunał Konstytucyjny, są przeciwdziałający sobie prawnicy, nieraz o dużych nazwiskach. I teraz pytanie, komu się ten chaos bardziej opłaca? Czy Kaczyńskiemu, który nie chce oddać władzy, mimo że przegrał wybory, czy Donaldowi Tuskowi, który musi tę władzę wziąć? I odpowiadasz na Oczywiście to pytanie? on się bardziej opłaca Kaczyńskiemu, dlatego sukcesem Donalda będzie jak najszybsze zmiażdżenie nie PiS-u, ale tego chaosu. Przebicie się przez te wszystkie instytucje, zajęcie tych wszystkich instytucji, no bo dopóki są dwa rodzaje prokuratury, dwa rodzaje sądu, dwa rodzaje czegoś tam, a on nie wszystko może oczywiście zrobić, szczególnie pod ryzykiem wet prezydenckich. On musi pewne rzeczy robić w szarej strefie, a wtedy znowu przychodzi No Jarosław i też Kaczyński i mówi, trzeba. szara strefa to jest chaos, a w chaosie ja ciągle mam jakieś swoje możliwości I decyzyjne. też Więc jeszcze trzeba raz, pamiętać, że. wiemy, co robi Donald Tusk. On jeszcze chaosu całkiem nie zdławił, a dopóki istnieje jakiś element chaosu, to on się opłaca Kaczyńskiemu. I też trzeba pamiętać, że funkcjonariusze tej władzy widzą los funkcjonariuszy poprzedniej władzy. W związku z tym są bardziej ostrożni niż kiedykolwiek byli. Znaczy, widzę tę Ty precyzję. widzisz ostrożności, bo ja widzę, że walec jest dość nieubłagany. Nieubłagany, ale nie wiedzie na chodnik. To porusza się w tym. Adam Bodnar, tak? Jak przecież to robi rzeczy właściwie niemożliwe. Sfera zamurowana kompletnie.
I on tym walcem jak brzydko jedzie dokładnie wzdłuż krawężnika, którym jest... Wiesz, bierki się gra delikatnie, a nie kopie się w stół. No właśnie, właśnie, dlatego nie balec, tylko... Panie Wiesław, a ja, co ma być... Co jak się innego zacząć, bo ileś razy jak tutaj się spotykaliśmy, to demonstrowaliśmy swoją niecierpliwość, prawda? Że dlaczego tak wolno, dlaczego nie, od razu nie ruszyli, dlaczego zafundowali sobie święta. Śmielej, konsekwentnie i tak. Wiesław, śmielej, tak? Ale to miejmy nadzieję, że większość młodszych słuchaczy nie wie, do czego pijemy i lepiej, żeby nie wiedział. Tak, no ale że dlaczego taką przerwę sobie zrobili przed trzema królami, prawda? Że dlaczego Sejm się nie zebrał. To się nasuwało. Dlaczego rzeczy... Schab dalej funkcjonuje. Nie, już nie. Dzisiaj nie, ale pytaliśmy dlaczego, że to była... Nie, przez pan Schab w dalszym ciągu jest. Nie, jest zawieszony. Rozpoczęła się ale chcę tylko powiedzieć, odwołania parę godzin. Że też nie brakuje wielkich autorytetów, włącznie z profesorem Matczakiem, którzy zgłaszali wątpliwości co do tego walca. Czy aby właśnie nie grozi jakaś dewastacja konstytucji, czy się nie napnie te prawa w taki sposób, że będzie trudno potem się wycofać, czy wrócić do nowy. Ja rozumiem, że Matczak napomina nową władzę, żeby właśnie nie jeździła po krawężnikach. Tak, to nie? Na pewno, tak. Ale ja za to, co ma sens, za to mam zawsze taką odpowiedź, że nawet jeśli można postawić znaki zapytania nad niektórymi decyzjami i no, takimi ruchami, które wykonał minister Sienkiewicz, czy nawet profesor Bodnar, to po owocach ich poznacie. Dlatego, że moim ale zdaniem... Ale nie po tych pierwszych nie, owocach. Nie, właśnie. Są trzy kalendarze. Jest kalendarz jastrzębiem biblijnym. Ja jestem jastrzębiem. Ale nie, tylko mówię tak, że jest oczywiście ten krótki termin. No to są te tygodnie, to jest ten czas, kiedy się odsłania te wszystkie zbrodnie i brudy pisowskie. I to jest bardzo ważny ruch. Ten walec też i od tej strony jedzie. Drugie jest średni zasięg. Dla mnie średni zasięg to jest, metą są wybory. Samorządowe i eurowybory. No i jest ten zasięg długi. Prawda? O który chodzi? O który naprawdę chodzi? Czy jeżeli odebrali telewizję partyjną, czy zrobią z niej telewizję publiczną w tym średnim i dalszym? I zasięgu? Teraz zobaczcie, bo co jest dobra ścieżka? Dziwisz się, Tomek, że chwalę władzę Tuska, ale jak robi coś dobrego, no to nie ma ratunku, tak? Raz. Bodnar zapowiada, że w procesie uspołecznionym będzie wybierany nowy prokurator krajowy. Tak? Bardzo ważne. I wymienia szerokie spektrum reprezentantów, którzy wezmą udział. Dziś czytam, że pan Hołownia zapowiedział, że nowa ustawa telewizyjna będzie w Sejmie pisana w procedurze panelu deliberatywnego, czy takiej narady obywatelskiej. To dobrze. Super. To znaczy, jeżeli byśmy mieli pójść w tę stronę, że teraz rzeczywiście burzymy, ale potem budujemy coś bardzo pięknego, takiej demokracji obywatelskiej dla ludzi. Nie demokracji platformerskiej, tylko obywatelskiej. Tak? To mi się wydaje, że wtedy nawet to zahaczenie krawężnika, które się czasem zdarza, że to jakoś przełknie. Wiesław, a co mówiąc językiem wojskowym według ciebie ma być takim endgame tego dziania się, w sensie A państwowym, w sensie B takiej polityki partyjnej. Znaczy nie, no, czy bliżej tego marzenia, które jest naszym ideałem, czyli demokracji liberalnej, którą możemy rozpisać na zadanie. Czy mówisz też porządne państwo, tak? Ja mówię porządne państwo, porządne życie i porządny kraj, prawda? I że te trzy porządności powinny współwystępować razem. Nie możesz powiedzieć demokracji obywatelskiej zamiast demokracji liberalnej, które to pojęcie doprowadziło do rewolty populistycznej. Nie mam z tym problemu, oczywiście, że tak. No i tak bardzo. Przepraszam. Ja mam z tym problem, bo chodzi jednak przy założeniu, że jednak to jest demokracja liberalna z uporządkowanym systemem partyjnym, to punktem dojścia jest posiadanie propaństwowej prawicy konserwatywnej, a nie nihilistycznej, która niszczy państwo. Szczególnie jak za rok możemy mieć nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli pakt Trump-Putin przeciwko Europie i przeciwko nam. Najpierw sprzedadzą Ukrainę, podzielą, potem my się znajdziemy na froncie, to w tym momencie 30% społeczeństwa, duża ilość
funkcjonariuszy służb uważający to państwo za nie swoje, to to jest przepis na samobójstwo. Tak jest. No, Amerykanie zrobili i teraz, przećwiczyli to w Iraku, nie? I teraz, no, dokładnie, nic z tego nie zostało, w sensie na pewno nieplanowanym, na pewno nie, ani demokracji obywatelskiej, ani liberalnej, ani wielopartyjnej. No, i tam zabili teraz parę osób, prawda, ileś tysięcy ludzi i to potem przynosi owoce. Tak, 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 chociaż ten, którego zdjęli tam z tronu, zabił ich trochę więcej w międzyczasie. No, chyba wyszli na swoje. Myśli pan, że gazowanie szyitów było takie niewinne przez Husajna? No, nie, ale nie było nic. Czy my jesteśmy, dobrze, no my rzeczywiście, podszywanie się pod Amerykę przez nas to też przesada. Ale wracając do tego, czyli punktem dojścia, gdybyśmy chcieli naprawdę przeżyć jako państwo, jako społeczeństwo, to jest posiadanie prawicy propaństwowej, a nie kaczorowej, bo Kaczyński no, wynalazł taką metodę, gra w karty, ostro gra, bardzo dobrze gra, jest świetnym graczem, ale jak przegrywa, to kopie w stolik. Nawet jak to jest, tym stolikiem jest albo Polska, czy polskie państwo. Gdybyśmy mieli prawicę, która tego nie robi, gdybyśmy mieli centrum, gdybyśmy mieli lewicę, to wtedy można powiedzieć, że nam się udało. I gdyby ci wszyscy ludzie mówili, nawalamy się o aborcję, nawalamy się o różne rzeczy, ale nie uważamy tego państwa za obce, jak nie rządzimy. Dokładnie. Teraz czegoś takiego nie ma. Dlatego moim zdaniem kluczem jest powstanie prawicy nie kaczyńskiej i to nie gorszej od Kaczyńskiego, co też jest możliwe niestety. Czarnek, Konfederacja, wielu chętnych jest, tylko lepszej od Kaczyńskiego. To takie same marzenie jak powstanie Partii Republikańskiej bez Trumpa teraz w tym. Bardzo trudne. Wiemy, że niemożliwe. Nie. Jest potencjał w trzeciej drodze ku temu, dlatego ja bym nie nawalał w trzecią drogę, bo to jest potencjał na przechwycenie części tych. Oczywiście teraz jak maszerują ludzie z flagami, mówią zdrajca Hołownia, zdrajca Tusk, to nie widać perspektywy, ale z czasem może być perspektywa. To jest pytanie, jak będą się zachowywać ludzie prezydenccy, którzy mogą być gorsi od Kaczyńskiego, mogą być lepsi i tak dalej. No tak, 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 ale mówię jeszcze raz. Jak nie będziemy mieli odbudowanego systemu wielopartyjnego i wieloideowego, który cały będzie grał do bramki polskiego państwa, jest przeciw polskiemu państwu, to jest do tej pory ideał, jesteśmy trupem. Ideał marzeń, jest tą prawicą. Tak. A na dzisiaj jest to, co jest. Sobie na no tak, ale wybić się jasne. Nie da. Przepraszam, bo to słynne pytanie w tej debacie trzech telewizji. Czy można sobie wyobrazić bez tych 10 milionów? Ani ich wybić nie należy, ani ich ten... Oni sami muszą wybrać ku polskiemu państwu. Jak to zrobić? Trzeba być delikatnym. Jak PiS-o w tym sensie partyjnego PiS-u i ludu pisowskiego reagują na to szok and awe, czyli szok i przerażenie? Przywołaliśmy tu na dobre i złe profesora Matczaka. Ja bardzo się przysłuchiwałem świetnej rozmowie, przepraszam, swoje gniazdo, czyli mojego znajomego Przemysława Szubartowicza pochwalę, w Polsacie, w takim programie w nowej stacji Polsat News Polityka to się nazywa i tam Przemysław Szubartowicz prowadzi taką długą, wyczerpująco długą debatę polityczną dwugodzinną i miał pół godziny na profesora Matczaka, który mógł delikatnie to wszystko powiedzieć. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz, też wcale nie jest kapitulantem, powiedział też rozbić centrum decyzyjne PiS-u, ale oszczędzać konserwatywnego wyborcę, raczej nie wymalowywać na ścianach kościołów, że Matka Boska dokonałaby aborcji, bo to zupełnie nikomu nie pomaga, ale powiedział też o czymś takim, jak ekstrema, tak zwane twarde elektoraty wynoszą po 15%, to demokracja jest uratowana. Jak do tych 15% przylepia się jeszcze 20%, to jesteśmy trupem. Czy można zmniejszyć twardy elektorat? Nie czy on zniknie. Wiesz co, no bo to naprawdę plan Olszowskiego po prostu. Stefana w sensie? Wybierzmy Solidarności nowego dobrego lidera, żeby to nie był Kaczyński, Czarnek, niech to będzie Tomasz. Bardzo dobra metafora. Wiesz co? To się udało. Okrągły stół był zrobiony dlatego, że jeszcze wtedy komuniści potrafili sobie wychować opozycję. W dobrym sensie, nie mówię o agenturalności. Nie potwierdzam. Potrafili wybierać. Nie potwierdzam. No to dobrze. Pogodzili się z tymi liderami, jacy są, a ci liderzy zrozumieli, że nie zabiją Kiszczaka, tylko muszą się z nim porozumieć. I Kiszczak też rozumiał, że są różne opozycje i lepiej mieć taką, która zrozumiała, że nie należy go zabić. Moim zdaniem wtedy myślano o tym, że... Nie liczcie na to, że faszyzująca Konfederacja i anarchii prawicowy PiS zniknie.
To będzie. To, to właśnie o tak? tym mówimy. I będzie jak w tej formie, czy to będzie Czarnek, czy Śmarnek, to będziemy mieli ten problem. I po prostu trzeba przyjąć tylko jedno. Że oni też muszą respektować reguły. Nie respektują, to wiemy. Ale chwileczkę. Tego się, tak jak Solidarność w pewnym momencie zgodziła się respektować reguły i zaakceptowała to, że jaka jest sytuacja i usiadła do okrągłego stołu i potem respektowała różne reguły, tak moim zdaniem z nimi też można się w ten sposób porozumieć. Z kim? Czyli na przykład, ale z kim? Z Czarnkiem? Nawet z Czarnkiem. Nawet z Czarnkiem. Dlaczego? Bo oni nawet już widzą, a za pół roku będą widzieli bardzo dobrze, że są pod wodą. Że Tusk opanował sytuację. Że ich koledzy idą siedzieć. Może Czarnek też pójdzie siedzieć. Zresztą nie wykluczam, bo tam jest za co przecież. Te wille plus. To taka forma przekonywania rzeczywiście. Teraz zrozumieją, że jest tak. Albo respektujesz reguły, które ustanawia zdecydowana większość tego społeczeństwa. Albo out. Reguły są proste. Nie kradniemy. Nie łamiemy prawa w miarę możliwości. Nie oczerniamy ludzi bez potrzeby. Tak? Nie rzucamy oszczerstw. To są bardzo, nie są duże wymagania. I wtedy siedzisz przy stole albo siedzisz w więzieniu. I moim zdaniem ten deal jest do zawarcia. Moim zdaniem to jest, rozumiem, jest nawet nie deal, czyli program dojścia. To znaczy, ja nie wierzę w takie tworzenie przy pomocy demokracji liberalnej, tworzenie prawicy praworządnej w dzisiejszej Polsce. Być może za dalekosiężnym planie może się to wykluć, ale w tym krótszym, a zwłaszcza też w średnim, moim zdaniem to będzie szło na czołowe zderzenie cały czas. I ale plan Tuska, plan polityczny Oni nie Tuska. Mają walca. Walec ale, jest po tej ale stronie. Wiesz, no, ale mogą tym huśtać strasznie. I huśtać walce. Moim zdaniem Tusk idzie teraz na to, to jest jeden z jego planów, który nie wyłoży publicznie, że trzeba ich tak osłabić, żeby zeszli do 20%. Do 20% maksimum. I wtedy ich siła maleje i wtedy Czarnek też musi się z tym faktem liczyć. Tak. Dlaczego obozę? No bo nie wiesz, czy to będzie 20, czy 30, czy ci ludzie rzeczywiście ich tak masowo porzucą, są. Czy jak pojawią się problemy polityczne, to zaczną wracać tam. Bardzo różnie może być. Ważne jest tylko jedno, żeby przestrzegali reguł. I żeby wiedzieli, kto nie przestrzega reguł. Nie przestrzegają. To Myrcha chyba w Sejmie powiedział, poprawcie mnie, jeżeli się pomyliłem, że mają 10 tysięcy miejsc w więzieniach, prawda? I ci, którzy nie przestrzegali reguł, idą do więzienia. Ci, którzy przestrzegają reguł, nawet jeżeli nas nienawidzą, są przeciwko Unii Europejskiej, nie chcą aborcji, chcą, żeby Kościół był wszędzie na każdym skrzyżowaniu, a jeżeli przestrzegają reguł, to są po dobrej stronie mocy. Przedstawiliśmy różne marzenia, moim zdaniem mało prawdopodobne w przypadku całej naszej trójki, więc nie chcę się kłócić, dlatego ja ciągle będę wśród moich marzeń powracał do tej słynnej matematyki profesora Matczaka, że jeżeli antypaństwowcy stanowią 15%, to państwo może sobie z nimi poradzić, również tymi 10 tysiącami miejsc w więzieniach. Jeżeli przylepia się do nich następne 20%, to już nie może sobie poradzić. Ale to jest kwestia tego, jak zarysujesz nie. Podziału, prawda? Bo to razem rysujemy. Podział jest wyraźny. 15%, a jak 15% wychodzi na ulicę, najczęściej 1,5% z nich wychodzi, to jest koniec. Jak 3% z 30 wychodzi, to już zaczyna być niebezpieczne. To jest ewolucja. Jakie zasoby polityczne ma gdzieś Kaczyński poza Dudą i resztówkami w prokuraturze? Duda też nie musi być zasobem politycznym Kaczyńskiego. Został skutecznie zaszantażowany, tak jak cała prawica została po Smoleńsku przez Kaczyńskiego skutecznie Kaczyński jest niesamowitym empatą. On i potrafi budzić negatywne, rzewne emocje i potrafi nimi bezwzględnie zarządzać. Tu jest zawsze lepszy. Mieliśmy w 2010 takie fajne odejście od Kaczyńskiego PJN-u. Też wtedy niekoniecznie strażył Dudę. Dudę postraszył zdrajcą. Postraszył go zdrajcą. On powiedział Dudzie, będziesz się chciał ode mnie odlepić,
ty lub Mastalere, który jest jeszcze jakby sprawniejszy od Dudy, to ja wam sprowadzę tłum wyjący zdrajca pod Pałac Prezydencki i będziesz miał, panie prezydencie, w dwa tłumy. Ognie, będziesz tak? miał dwa tłumy. Jeden będzie przychodził peowiacki tłum mówiący, złamałeś konstytucję, wynosi, a drugi tłum pisowski będzie przychodził i mówił, zdrajco, zdradziłeś i to by Wąsika. Był największy sukces polskiej demokracji. To znaczy, gdyby się, ale, a wtedy Duda stałby się częścią. Byłby, ale przecież nie po to stosuje się szantaż, żeby go realizować. Szantaż ma działać na szantażowanego. On w tej chwili sprawia, że Duda drży i gra w grę Kaczyńskiego bez milimetra odmiany. Mastalerek kilka tygodni temu posyłał Kaczyńskiego na polityczną emeryturę, a dzisiaj Kaczyński posłał go z powrotem do politycznego przedszkola, bo powiedział mu, to ja lepiej zarządzam ostrymi emocjami. I Mastalerek musiał się do tego przytulić, musiał się do tego nagrywać. Gdzie ty widzisz te ostre? Bo ja właśnie, to co mnie najbardziej zaskoczyło w tej całej sytuacji, to że nikt się, wśród wyborców PiSu, nie ma miłośników PiSu, którzy by go bronili. Pod tymi aresztami, tam ile przychodzi? 100 osób, 200? To tak przypomina takie nasze rozpaczliwe, a tu przyszło trochę demonstracje więcej pod Palmą czy coś. A do Warszawy tak? przyszło trochę więcej, no, a w sondażach ciągle autokarami jest 30%. Ale mi chodzi tylko o to. Ale mobilizacja Duda, no tak, tak. Emocji nie ma. Gdyby, nie ma w tym emocji. Dobrze, to czemu Duda reaguje na ten szantaż? Bo jest głupi, za przeproszeniem, bo Mastalerek jest głupi. Ja słyszałem wielu liberalnych dziennikarzy, czy tak przedstawicieli liberalnych elit, którzy mówili, Mastalerek jest głupi, Mastalerek nie jest głupi. Ja uważam, że on się nie może odlepić, bo on realnie wie, że to jest szantaż działający. Gra swoją że Duda zostałby... ja chciałbym, żeby on grał swoją grę, to wtedy bardziej by grał... Czarek, poczekaj. Donaldem. Czy widzisz bardziej... Donaldem Trumpem. Poczekaj. To czekam, też na to czeka. Nawiązuję do okładki polityki. Miny Dudy bardziej w wersji teatralnej czy saperskiej? Teatralnej, absolutnie. Tak? Dla mnie to jest błazen to jest polityczny. Polityka. To jest błazen polityczny i niestety on może rzeczywiście pod tą presją wyczyniać jakieś bardzo niebezpieczne dla przyszłości Polski na najbliższy czas gesty, ruchy i różne fakty stwarzać. Ale ja sobie myślę też tak, że właściwie taki przeciętny pisowiec, może nie ten z jądra, bo ten jest po prostu oszalałym fanatykiem, ale taki, który się przykleja wedle tych, prawda, różnych kryteriów, a to cynizm, a to konformizm, a to pieniądze, a to coś tam, coś tam. Czego on ma dzisiaj bronić? Czego? I dlatego nie broni. Że nasi. I dlatego, że nasi. No, ale nasi się byli codziennie właśnie są odkrywani jako nazwy. Dlaczego pytam o odporność elektoratu pisowskiego? Ile miesięcy elektorat PiSu zniesie codzienne informacje, że ich wielka miłość to po prostu koszmarny gang złodziei? Czy to zadziała? Ja tylko jeszcze raz, wreszcie się jakoś będziemy różnić i to bardzo miłe, również dla widzów pewnie. Ja uważam, że w obozie prezydenckim, oczywiście bardziej myślę w tym momencie o Mastalerku, który jest brain niż o prezydencie Dudzie, chociaż Mastalerek jest totalnie... To jest desperado, nie? Jest śmiertelnie lojalny wobec Dudy, pokoleniowo lojalny, naprawdę jest lojalny. On nie gra przeciwko Dudzie, nigdy nie zagra, ale jeśli rzeczywiście Kaczyński będzie bardziej przejechany przez walec Tuska, jeśli te listy płac ludzi Kaczyńskiego rzeczywiście zadziałają na część elektoratu, no to, nakaza aresztowania, to Duda zacznie ostrzej grać. Moim zdaniem w obozie prezydenckim jest potencjał na inną prawicę od prawicy Kaczyńskiego. Czy to tak? Mniej nawet potencjał ideowy, a potencjał ambicjonalny na pewno. Pokolenie 40-latków pisowskich zostało zarżnięte przez Kaczyńskiego w 2015 roku. Tam był Wipler, zarżnięty przez Kaczyńskiego. Bardzo ambitny, bardzo chcący coś robić. Tam był Mastalerek, zarżnięty przez Kaczyńskiego. Kaczyński wybrał sobie wtedy Sasina i Błaszczaka, bo uważał, że to są wspaniali młodzi z wielką charyzmą, a tamtych zabił. Oni ciężko pracowali dla PiSu, byli potencjalnie utalentowani, szli bardzo szybko do góry i im ściął głowy Kaczyński. No więc to jest napęd do tego, żeby w momencie, kiedy Kaczyński osłabnie, zacząć budować własny obóz. Ale dzisiaj ciągle jeszcze są zaszantażowani przez Kaczyńskiego.
Jaruzelskiego. Tak, moim zdaniem jeszcze to rozmycie nie nastąpiło, ale to... W ogóle, ja też to nie wierzę, bo to, tam nie ma armii po prostu. Bo... I ten masztalarek jest tak, no tak, ale to ale wtedy, jest demonizowany jako jakiś strateg polityczny, jako człowiek, który rządzi. Ale nie oceniam, ale Wiesiu, poczekajcie. Zaraz mówię. Właśnie, Wiesiu, ale czy nie oceniasz go, nie oceniasz go, przepraszam, inteligencko, salonowo, że wypada dzisiaj mówić, że masztalarek podobnie jak Duda to dureń? Nie, ja tego jest nie mówię, proste. Tylko ja nie wierzę. Bo ja to słyszałem jakiś, od wielu ważnych osób. Ale też nie wierzę w jego jakiś nadzwyczajny talent polityczny. On się niesie swoją urażoną ambicją. Aparatczyk taki klasyczny, który wykazywał się jeszcze w tej Łodzi pewną zręcznością. Spin doktor, taki pracowity. Dziękuję. A nie, no on jest wyżej. To jest niehumanitarne. Ale Błaszczak jest dzięki Kaczyńskiemu wyżej. Ale też mnie się wydaje, że to nie jest wielką sztuką rządzi Dudą. No. Czy go szantażować, czy mu podpowiadać. Ale wiecie co? A czy pisowcy, metafora jest. Pisowcy współczują Kamińskiemu i Wąsikowi, czy się cieszą? Czy się boją o swoje tyłki? Tylko szybko odpowiem, pisowcy. Elektorat na pewno bardziej współczuje Wąsikowi Kamińskiemu niż Perejrze czy Dawidowi Wittsteinowi od czasu, jak się dowiedział, że oni potrafili 50 czy 100 tysięcy miesięcznie zarabiać. Więc w tej hierarchii, tak, Wąsikowi Kamińskiemu teraz bardziej współczują, a najlepszym dowodem jest na to cynizm Sasina, który, to znowu właśnie Sasin, czy jest aż tak inteligentny, jak sądzi, bo powiedział, jak już mieli te zdjęcia bodajże Kamińskiego z aresztu, nasze klipy na kampanie samorządowe kręcą się same. No, on chciał zagrać inteligentnego tego, pokazał taki cynizm, który wskazuje również palcem na Dudę. No przecież to Duda mógłby sprawić, że oni by nie poszli nawet na godzinę do więzienia, ale skoro mają się klipy PiSu kręcić same, no to myślisz, oni będą... A myślicie, że Dudzie chodzi o... Jest mądrzejszy, czy Dudzie chodzi o Dudzie. Dziękuję za klipy. Dlaczego Duda ich nie ułaskawi? To już odpowiedziałem na to. Jest próba, że on się cały czas trzyma tej swojej amnestii z 2015 roku i wymyślił taki chwyt, żeby, że tak powiem, był no, kolejny alibi sobie buduje polityczne. Znaczy mi się wydaje, że to jest nasadzka, ale nie taka, że pan Bodnar wypuści ich teraz na przerwę w odbywaniu kary, tylko że myślę, że Duda liczył, że sądy się przychylą, wydadzą pozytywną opinię w sprawie ułaskawienia. A moim zdaniem Bodnar bardzo sprytnie zrobił. Nie niepokoi sądów, uwolnił je jak pan prezydent, prawda, od tego obowiązku i sam wyda negatywną opinię. I w ten sposób Duda będzie mógł tym grać. Będzie mówić tak, oni chcą nas więzić, a ja ich uwolniłem i stanie się bohaterem. A jeżeli Bodnar wydał pozytywną opinię, to on powiedział, no nawet Bodnar przyznał, że te sądy... Czyli to jest sytuacja dla prezydenta, w której on tak czy inaczej wygrywa. Kamiński i Wąsik są nieważni. Czy myślicie, że Andrzej Duda naprawdę współczuje temu Kamińskiemu z tym Wąsikiem jakoś, że go to interesuje i on na narty jedzie? Przecież to jest tego typu zawodnik. No. Dobrze, gdzie pójdą następne uderzenia Tuska? Gdzie są te węzłowe punkty, które musi trafić? Na razie najlepiej mu idzie jednak z listami płac. Listy płac będą bardzo ważne. Te listy płac, które pokazały, że bohaterowie, prokuratorzy wyklęci też nie chcieli być wyklęci poniżej 50-100 tysięcy miesięcznie. Ja mówię nie propagandowo, tylko instytucjonalnie, gdzie on musi walczyć. Nie, to zawsze jest podobne. Przecież on uderzył w listy płac ludzi telewizji, jak zajął telewizję. Uderza w listy płac prokuratury, jak odblokowują prokuraturę. Uderzy w listy płac neosędziów, jak będą walczyć o odblokowanie Sądu Najwyższego i tak dalej. Jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane. Ale to jest oczywiście ten element walca. Natomiast jest drugi front, który też Donald Tusk doskonale rozumie, bo jak wpisał się w tym swoim, tym maszyna ruszyła na Twitterze czy na X-ie i on tam co napisał? Nie, że kogoś zamknęli znowu albo komuś listę płac, tylko maszyna ruszyła, odblokowaliśmy granicę polsko-ukraińską. Mamy już 800+,
plus i budżet, mamy podwyżki dla nauczycieli. To są te dwa skrzydła, też nie będę mówił, które ważniejsze, czy mamusie bardziej się kocha, czy tatusia. Rozliczenia, i to rozliczenia, i przejmowanie instytucji, i niszczenie ich wizerunkowo, i realne rządzenie. Każdy kryzys, jak dzisiaj jest strajk kolei podmiejskiej w Warszawie, to jest klęska Tuska. Odblokowanie i z rolników, i z transportowców granicy polsko-białoruskiej, to jest triumf Tuska. Na tym poziomie prawdziwego rządzenia. Jak nauczyciele dostaną już te pieniądze, czy 800 plus dostaną, to będzie sukces Tuska na tym drugim froncie. Więc moim zdaniem dwa fronty. Uderzenie wizerunkowe i realne w instytucje opanowane przez PiS, a drugie realne rządzenie, gdzie ludzie widzą, że jest powód, żeby ten Tusk rządził. Nie taki powód, że cię rozliczają, bo to kodowców, nas kodowców bardzo wzbudzi, ale ten elektorat środka, to on zareaguje na podwyżki dla nauczycieli, na 800 dobra, plus, wiesz, na to, że nie ma strajku. Gdzie są, nie, gdzie są krawężniki Tuska, nawiązując do tej metafory? Wiesz, no, to jest pragmatyczna polityka. Czy ona się gdzieś nie zakręci, nie zabuksuje, czy się nie spotka z jakimś buntem, czy z oporem społecznym w jakimś momencie, bardzo chętnie podgrzewanym. To jest cały czas lawirowanie w ramach prawa, prawda? To jest też szukanie tych uchwał, rozporządzeń, omijanie ustaw, szukanie tych rozwiązań na sznurek, ale on się może w każdej chwili trochę przerywać. I trzecia sprawa to są te komisje sejmowe i Fundusz Solidarności, czyli takie wielkie tematy, do których się dopiero zbliżamy, a które muszą naprawdę mieć wielką energię. A kiedy baza się pojawi i zacznie krzyczeć? Spokojnie. Polacy mają... Nie, ja nie mówię o suwerenie, tylko że gospodarka realna... Gospodarka ma się fantastycznie przecież. Znaczy, wiesz, to jest, musimy sobie zdawać sprawę z tego. Zło PiS-u nie polegało na tym, że PiS psuł gospodarkę albo zatruwał ludziom życie. Polacy są drugim najszczęśliwszym narodem w Europie. A nasz budżet jest z punktu widzenia partii Razem we wspaniałym stanie, tylko nie, się z tym nie zgadza. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej jest w dobrym stanie. No, i teraz... Nie do końca, bo weszliśmy w procedurę nadmiernego deficytu, która została spowodowana przez Morawieckiego, a będzie bardzo podcinała nogi Kaczyńskiego. Nie będzie, dostaniemy derogację, to nie są problemy. Moim zdaniem teraz nie mieć fundamentalnego deficytu. Nie. Teraz fund, no tak, ale to już baliśmy się tego przez ćwierć wieku i wystarczy. Teraz już się nie boimy drukować pieniądze na i wystarczy. Natomiast teraz jest fundamentalna decyzja do podjęcia. Czy Trybunał Konstytucyjny jest ważny, czy jest nieważny? No to wiem. Jeżeli rząd i Sejm nie zadeklarują jednoznacznie, i nie wprowadzą tego do porządku prawnego, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Ale ustawą, którą Duda nie, może zawetować? Nie. Moim zdaniem, jeżeli są różne rozwiązania. Sadurski miał rozwiązanie uchwałowe. Tak, żeby nawet sugerował, że to się starczy do końca. Żeby uchwałą oświadczyć, że tak uformowany Trybunał nie jest Trybunałem. Ponieważ została podjęta wadliwa uchwała o wyborze sędziów na miejsca i tak, no tak obsadzone i tak dalej, prawda? I od tego momentu ten Trybunał nie jest Trybunałem. I teraz, jeżeli tego rząd nie zrobi, większość rządząca, jeżeli tego nie zrobi, to Trybunał będzie wszystkiego zakazywał. I co? Za każdym razem będziemy mówili... Zostawić ten budynek razem z trójką państwa na P? Czy wolno im płacić pensje, skoro to nie jest Trybunał? Moim zdaniem to jest bardzo wątpliwa sprawa. Ale te decyzje trzeba wprost podjąć, bo inaczej, zobaczcie, gdzie jest dzisiaj Bodnar. On jest w sytuacji wydanego przez Trybunał postanowienia, że mu nic nie wolno robić, a robi. I będziemy po każdym takim ich głupim okrzyku musieli mówić, że to jest Trybunał, ale w tym przypadku to nie działa, no wyjdziemy na idiotów. Jak kolega, to jak ostro może kolega Donald pojechać, żeby nie było za ostro? Na przykład z Trybunałem. Ja myślę, że moim zdaniem on powinien jechać bardzo ostro, tym bardziej, że zawsze to będzie za ostro. Jeżeli nie uda się rozmontować bloku prezydent Duda Kaczyński, to on będzie przez najbliższe półtora roku rządził bez ustaw.
I każdy będzie mógł powiedzieć, że rządzenie bez ustaw jest rządzeniem w szarej strefie. On to będzie robił decyzjami personalnymi, będzie to robił uchwałami Sejmu, ale to nie będzie poprawne, w 100% poprawne rządzenie. Powinien rozwalać w slalomie tyczki, a nie aż tak, żeby się on nie... Nie. On jest skazany na działanie w szarej strefie. Powiedziałem, przy tej zasadzie skazany na działanie w szarej strefie, więc musi w tej szarej strefie działać skutecznie, ale nic nie zdejmie z niego odium, że pisowcy, a nawet niektórzy prawnicy będą wychodzili, a nawet zaplecze inteligenckie, niektóre jego tacy pięknoduchy będą mówić, ale czemu tak brutalnie, ale czemu bez ustawy? Wiadomo czemu bez ustawy, bo każda ustawa będzie zawetowana. To naprawdę już nie jest problem w tej chwili. W tej chwili problem jest inny. Chodzę po warszawskich salonach i słyszę co innego. Jezu, Sienkiewicz, czemu on tak strasznie wszedł? Ja mówię, bo nie mógł inaczej. Oni się przecież mdleją, panie mdleją, panowie mdleją. Trybunał wszedł na ścieżkę wojenną. Widziałeś to na pewno. Pani Przyłębska weszła na ścieżkę wojenną. I teraz Tusk nie ma innego wyjścia. Musi dokonać wyboru. Czy pani Przyłębska stoi na czele Trybunału, który wydaje wyroki i te wyroki obowiązują i wtedy już nic nie będzie mógł, bo ona za chwilę wyda zabezpieczenie, że daj mi skończyć, że on nie może zjeść śniadania, prawda? Albo musi powiedzieć nie, to nie jest organ opisany w Konstytucji i w związku z tym my go nie będziemy finansowali i nie będziemy respektowali. Kropka. To jest ostry wybór na ten tydzień. W zasadzie napisało dzisiaj to Ministerstwo Kultury w komunikacie, który był komentarzem do decyzji Sienkiewicza w sprawie telewizji. No, ale nie możesz co tydzień tego robić, codziennie, tak? A będziesz zmuszony co tydzień to robić, bo nigdy nie będzie ustawy, bo zawsze będzie zamykowana. Nie masz uchwał. Każde działanie będzie... Uchwały są koślawą metodą rządzenia. Nie, decyzje personalne bez ustaw są koślawą metodą rządzenia. Głodem ich wziąć? Nie, wyprowadzić? Ale to, co wczoraj Sienkiewicz w Sejmie powiedział dwa zdania. Pierwsze zdanie, że to co on... Ta telewizja miała dalej działać? Te wszystkie kłamstwa dalej miały lecieć? Nas to przekonuje to, ich nie. Wiemy, nie, no, ale, to nie a i ostatnie zdanie, nie cofniemy się. I to powtarza też Tusk, prawda? Czyli jest jakaś stanowczość, jakaś, przepraszam za określenie, męskość. Tam był drugi wariant, można było szybko przejąć prokuraturę, a następnie zamknąć personel telewizji z ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, bo oni wszyscy łamali ustawę, no tak, wydawali nie na to, co trzeba. Tak? Czyli i tak łagodne rozwiązanie, bo mógł po prostu całą załogę wywieźć tam gdzieś na Olszewskę, Krochowską, czy nie, gdzie tam teraz ten pierwszy luty, jakiś strajk ogólnopolski, rozumiem, że to będzie już wiadomo, że klęska i kabaret, tak? Nie. Ja myślę, że milion ludzi może zastrajkować. Tylko to jest nieuchronne. Trzeba będzie to znaczące, czy anegdota? Nie wiem, sądzę, że raczej nie, ale nie postawiłbym całego swojego majątku na ten zakład. Wiesz, to zależy, ile masz dostępu do postawienia. Zawsze cały majątek to cały majątek. Lepiej go mieć niż nie mieć, ale dlatego bym go nie postawił. Natomiast jakby odpowiadając jeszcze na pytanie pana redaktora, Donald Tusk ma bardzo dużo narzędzi do robienia walca. Natomiast nadal wracam do tego pierwszego zastrzeżenia, trochę się podpierałem Matczakiem, ale to jest też moje zastrzeżenie. Ten bój zostanie przez nasze państwo wygrany, jak to będzie 15%, a nie 30%. Jak ten strajk będzie miał 100 tysięcy, a nie 2 miliony. I teraz znowu wracamy. Z kim rozmawiać po stronie prawicy? Z kim rozmawiać z każdym, po stronie kto chce centrum? Rozmawiać. Dobrze, z każdym po stronie, a potem słyszymy. Duda? Przecież to idiota. Mastalerek? Pan redaktor w niego inwestuje, a przecież to idiota. Hołownia z Kosiniakiem-Kamyszem, no wiele czytałem w gazetach postępowych i liberalnych, to przecież straszne zakute łby konserwatywne, czemu się Tusk ich nie pozbędzie i tak dalej. Więc z kim rozmawiać, żeby to nie było 30%, tylko 15%? Pytanie? To jest bardzo prosty zabieg socjotechniczny. Mówisz, zapraszamy do stołu. Ci, którzy przyjdą, będą naddatkiem na te radykalne 15%. Te 15% nie przyjdzie. Oczywiście może przyjść Andrzej Duda. No trudno, nie z samymi inteligentnymi się w życiu rozmawiać. No proszę, proszę, tak? Proszę. Trudno. Zaproszenie. Ale to nie ma być przecież sekspartyt. To ma być tylko
poważna narada polityczna. No więc teraz tak. Zapraszamy do stołu tych idiotów. Słuchajcie, idioci, zapraszamy was do stołu. Tych, którzy chcą. Nie, no ale przecież mi mrugania okiem przyka... I teraz ja powiem, ja byłem przecież bardzo twardoprawicowym pampersem i powiem, dlaczego byłem coraz bardziej twardoprawicowy zamiast odwrotnie. Ponieważ my, nie wiem, Andrzej Chorubała, ja, Wiesław Walędziak, chodziliśmy do towarzystw liberalnych ówczesnych i mówiliśmy... I dowiadywaliśmy się, spotykaliśmy ludzi, którzy nie byli inteligentniejsi od nas, ogrywaliśmy ich w dyskusjach, nie byli lepiej wykształceni od nas, a słyszeliśmy od nich, Michalski zwariował, Chorubała, przecież on nic nie umie. Ale można był być inteligentnym i zwariował. Wiesiek zwariował i to nas posuwało dalej. Jeżeli teraz powtórzymy to i powiemy, Mastalerek, idiota, możesz przyjść do tego stołu, będziemy z tobą negocjować, ale przecież ty jesteś kretynem. Duda, idiota i tak dalej, to powtórzymy tamten błąd, i te 15% znowu się stanie 30% i przy okazji kolejnej afery taśmowej, Smoleńska niszczy to państwo. Albo się elity nauczą nie mówić Duda, przecież to idiota, Mastalerek, przecież to idiota, ale porozmawiamy z wami, ale... bo wtedy was zarżną, albo wreszcie będziemy mieli 15% radykałów, a reszta... Ogarnij się. Elity są w stanie przetrwać. Przecież zwariowałem. Przecież zwariowałem. Elity przetrwają liberalne, kiedy będą potrafiły absorbować ludzi, a nie ich odpychać. Kiedy nie będą swoich przeciwników budowały resentymentu, nienawiści. Czarek, mówić, że nie wejdziecie do nas, chyba że was pogłaszczemy na śmierć. Czarek, no. Uspokój się. Wie pan redaktor, o czym mówię, bo pan widział te procesy. I obiecujesz, że nie będziesz badał poziomu inteligencji, tylko zaangażowanie w szukanie dialogu. Pan redaktor będzie obiecuje, że nie będzie Mastalerkowi badał poziomu inteligencji. Nie. Cóż za inkluzywny gest na dla polegał okrąg... Ja bym zabił, no to szczerze mówiąc. Dobrze. Tak, kiedyś próbowałem. Poplamiłbyś mu piękny gol. Ale uwaga, no, ale przy okrągłym stole nie pytaliśmy Kiszczaka, czy ma świadectwo moralności, czy jest intelektualnie rozwinięty, czy czytał Sokratesa w oryginale i tak dalej. A rok później przy wojnie na górze robiliśmy wszyscy rzeź między sobą. Widział ale Kwiatko, ja akurat rzezi nie robiłem, mam czyste sweterek. Wszyscy mamy czyste sweterki. Trafia do ciebie ta gorąca wymiana? Te personalia mi nie pasują, bo ja bym... Oczywiście, kogo formuła by pan nie brał do rozmowy? Okrągłego stołu, formuła tego nowego okrągłego, to bardzo mi się podoba. Nie widzę po drugiej stronie poważnego partnera miary jak okrągły Wałęsy. Stół bez partnera. Nie, ja mówię miarę Wałęsy. Ja znowu zostanę prawicowcem i będziemy ze mną rozmawiać. Nie wiadomo, że Kościół doprosić. Ale Kościół jest podzielony, tam jest bądź Kościół. Kościół znikł. Tak, naprawdę. Ryś to jest nikt. Będziemy mieli w marcu wybory nowych władz episkopatów, które mogą coś zmienić. Będziemy mieli w połowie roku wybory na 3 duże stolice polskie kościoła, rozstrzygające dla kształtu kościoła. Mamy list byłego, obecnego, odchodzącego na emeryturę. Ale jaki to jest list? Mamy Galbasa, który mówi, kościół, mamy człowieka, który być może zostanie nowym przewodniczącym episkopatu, biskup Galbas Katowic, który w pierwszej swojej homilii mówi, Kościół nie może być partyjny, a przez ostatnie 8 lat był partyjny. No to są cenne. No i super. Ale nie nakręcaj się tak, bo tu mówimy o technice. Jestem wariatem, to mam prawo. Przepraszam, jeśli to nie pan redaktor toleruje. Wariatem do okrągłego stołu. Nie powiedziałem, że jesteś wariatem. Nie, ja potem nie było, że ci na ubliżanie. Nie, ja to powiedziałem. Chcę powiedzieć tak, to są chłodne sprawy. To trzeba na zimno. Mhm. To nie jest zemsta. Tak. Tu trzeba po prostu zastanowić się nad tym, jak narysować linię podziału, czy jak próbować generować linię podziału politycznego, tak, żeby było w Polsce bezpiecznie. Czyli żeby było te 15%, mi się wydaje, że to jest przesada, że w granicach 10 góra. O, radykałowie. Serce na moje, miód tak, na moje serce. Czyli żeby... nie cierpię Dudy i mam go naprawdę, nie będę mówił, bo to narusza, ale trzeba z nim, przy takim stole Tusk musi z nim rozmawiać. Słuchajcie, kończymy. Na szczęście ja nie jestem Tuskiem. Drodzy Państwo, udało nam się poruszyć wszystkie nieważne tematy, oprócz niesamowitego zwycięstwa
Igi Świątek, jeszcze dwie, trzy takie rundy i do Anina nie przyjmą, bo będzie za późno. Tak, ale oglądałeś. Tak, będzie zmiana pokoleniowa w mediach, o którą wiele osób apeluje. W nocy potwierdziło się, że zmartwychwstanie nie jest właśnie, wyłącznie wymysłem chrześcijan. To jeszcze Tomku, dla twojego zdrowia, tylko jeszcze powiem, że Instytut w Aninie Kardiologii też ma nowego dyrektora dzięki nowej władzy, więc będzie tam bezpiecznie i na pewno cię wyleczą. Ale władza go tam operowała. Przecież był wybitnym lekarzem. Przecież on cię operował chyba, Tak. Jego większym problemem było oczywiście, kogo poleca do kupna respiratorów, a nie jakim był lekarzem. Dobra, panowie, dziękuję wam, dziękuję państwu, trzymajcie się. Dziękujemy również. Do zobaczenia. Zaproszenie.